Cześć kochani, ja jestem Dorota i witam was na moim kanale Dorota's Freaks. No tak, na naszym kanale. Dzisiaj mamy 6 dzień projektu Halloween. I jak mantrę powtarzam, że projekt Halloween to 31 dni października, przez które to codziennie daję wam jedną charakteryzację stworzoną specjalnie na tę okazję. Czyli 31 charakteryzacji przez 31 dni. Dzisiaj mam dla was charakteryzację, którą od dawna chciałam zrobić, która chodziła mi długo po głowie i z wielką przyjemnością ją namalowałam. Namalowałam, bo oczywiście wszystko, co widzicie, no oprócz kapelusza, jest namalowane, także naszyjnik, cała maska, czaszka i tak dalej. Bo wiecie, że to jest właśnie to, co lubię robić najbardziej i co mnie najbardziej kręci, czyli właśnie malowanie wszystkich trójwymiarowych elementów na skórze. Co nie znaczy, że w tej serii nie pojawią się rzeczy doklejane, prostetyki i tak dalej. Owszem, będą również i takie. Ale dzisiaj czarodziej wudu, czy wudu doktor, tak to się chyba nazywa. W każdym razie postać bardzo tajemnicza, mistyczna, zajmująca się czarną magią. Dajcie mi znać, co o nim sądzicie, a tymczasem ja chcę wam przeogromnie podziękować za wasze zaangażowanie w komentarzach, za to, że pokazujecie mi i innym widzom swoje fenomenalne, fantastyczne prace. Podziwiam was bardzo, że się wam chce, że współdziałacie ze mną i po prostu dodaje mi to skrzydeł i aż się chce działać. Wielkie, ogromne brawa dla tych wszystkich, którzy zdecydowali się pokazać nam swoje charakteryzacje. Oto część z nich. Wczoraj zadałam wam pytanie o najobrzydliwsze rzeczy, które jedliście. No i czytanie tych komentarzy było naprawdę momentami... Najbardziej obrzydliwą rzeczą, jaką zjadłam, jest żółty śnieg. Moją najstraszniejszą rzeczą, jaką zjadłam, było kakao. Moja koleżanka dała mi kakałko z kupą w środku. Najobrzydliwszą rzeczą, jaką zjadłam w życiu, był jeden z obiadów w stołówce szkolnej. Macie fantastyczne historie do opowiedzenia, ja chyba nie jadłam aż tak obrzydliwych rzeczy w życiu. A tymczasem moje pytanie na dzisiaj brzmi, co byś zrobił, gdybyś wiedział na 100%, że nie zostaniesz przyłapany? Mam nadzieję, że nie okaże się, że mam wśród widzów psychopatów, którzy się teraz uwewnętrznią. Dziękuję wam ogromnie za wszystkie lajki, komentarze i subskrypcje. Wybaczcie, że na wszystkie komentarze nie odpisuję, chociaż bardzo bym chciała, ale po prostu nie nadążam ze wszystkim. Ale uwierzcie mi, że wszystkie czytam i każdy mnie ogromnie cieszy. A więc jedziemy dalej, obejrzyjcie, jak powstawała dzisiejsza postać. I nie zapomnijcie, że bawimy się razem przez cały październik, więc bądźcie codziennie. Przed rozpoczęciem nagrywania oczywiście zakryłam już brwi i jak to robię, możecie zobaczyć w linku w opisie. A następnym krokiem będzie naszkicowanie maski czaszki. Będzie to oczywiście czaszka zwierzęca, jak się możecie domyślić. Ale nie pytajcie mnie, jakie to zwierzę, bo nie do końca jestem wam w stanie na to odpowiedzieć. Czaszka, na której się wzorowałam, to chyba była czaszka kota lub jakiegoś kotopodobnego zwierzęcia, ale ją zmodyfikowałam, zmieniłam oczodoły i to jest taka moja maska. Ten wstępny szkic wypełniam teraz oczywiście białą farbą wodną. Większe powierzchnie wypełniam, jak widzicie, takim grubszym pędzlem. Do mniejszych używam bardziej precyzyjnego pędzelka, cieńszego. Rafał stwierdził, że czegoś jeszcze brakuje w tym obrazku. Dlatego, jak widzicie, skrzydła nietoperza dopełniają całości. Następnym krokiem jest modelowanie czaszki i wszystkich wgłębień w niej za pomocą cieni. Najpierw sięgam po taki beżowy, jasno-brązowy cień i stopniowo sięgam po coraz ciemniejsze. Kiedy kształt czaszki mniej więcej już zaczyna być wyraźniejszy, przechodzę do konturów. Cienki, ostro zakończony pędzelek i czarna farba oczywiście. I zaznaczam wszystkie najbardziej takie wyraźne zewnętrzne kontury.
Dziury w masce, czyli oczodoły i częściowo też nos, wypełniam czerwonym cieniem. Oczywiście później będę też cieniować czarnym, bo chciałam to jakoś ożywić kolorystycznie. I przechodzę do dalszego modelowania. Sięgam po znowu ciemniejszy brąz. A następnie po czarny i nim już będę podkreślać zewnętrzne kontury. Wszędzie tam, gdzie maska zostawia cień na mojej skórze. Ostatni element na masce to rytualne znaki, które szaman sobie namalował na czaszce. No i nie, skłamałam, to nie był jednak ostatni element do wykonania, bo jeszcze trzeba troszeczkę to ożywić, dodając trochę światła. A więc biała farba, cienki pędzelek i podkreślam wszystkie te miejsca, gdzie powinno odbijać się światło. No i zdecydowałam się jeszcze podkreślić oko, żeby było wyraźniejsze i tu tylko po prostu eyeliner i czarna kredka na linii wodnej. I przechodzę do malowania naszyjnika z kłów. Nie z głów, tylko z kłów, chociaż szczerze mówiąc z głów też byłby super. O matko, że też na to nie wpadłam. Oczywiście maluję też ten opleciony rzemień na szyi. No i tutaj zasada jest bardzo prosta, tak jak w przypadku malowania maski. Najpierw farbami maluję całą tą bazę, podkład. W przypadku zębów jest to po prostu biała pomieszana z żółtą farba. Dodaję czarne kontury, a potem przechodzę do cieniowania cieniami. Tak jak w przypadku maski, najpierw robię to jaśniejszym cieniem, potem dodam trochę czarnego gdzieniegdzie. I dojdzie jeszcze cień, który rzucają zęby na skórze. Tak, żeby wydawało się, że odstają nieco, unoszą się troszeczkę nad nią. Na sam koniec jeszcze czerwone usta, bo mój szaman, a właściwie moja szamanka jest bardzo elegancka oczywiście. A tak serio to po prostu dodaje to takiego wyrazu całej postaci, moim zdaniem jest jeszcze ostrzej. I jeszcze taki fajny element, coś bardzo prostego i efektownego, czyli po prostu odbicie łap z czerwoną farbą. I tyle. I jeszcze oczywiście założę soczewki, link postaram się Wam wrzucić w opisie. Potargałam nieco włosy, założyłam cylinder i gotowe. Ja Wam powiem, że bardzo polubiłam postać tego szamana i jest to jedna z moich ulubionych do tej pory charakteryzacji tego projektu Halloween. Mam nadzieję, że Wam się również podoba. Koniecznie bądźcie ze mną jutro i każdego kolejnego dnia. Buziaki i do zobaczenia!